Dobra, siema, co nie? Jest, nie wiem, która godzina, poczekajcie. Jak ktoś jedzie, poczekajcie. Jeździ coś takiego. No dobra, w każdym razie. No kurde, i teraz będzie mi przeszkodził. Dobra, ty druga część tamtego, to tam to dalej stoi. Nie wiem, czy było widać rejestracji, ale jakbym to razie wrzucił na YouTube'a, to nie było widać. A tam jest ogólnie takie wielkie pole. Nie wiem, czy widać, no widać, że tam jest długo pole. Ja to widzę w ogóle, jakby to było z 200 metrów. No bo to jest chyba właśnie z 200 metrów. Bo tam nie ma domów dalej. No poczekajcie, bo moi wujkowie gdzieś siadą. Dobra, odjeżdża. Moi wujcy w ogóle tam jechali z takim panem, ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest ten pan. Tak się zdziwiłem, kto to jest. Tam jest pies, poczekajcie. Bo kurde, się świeciłem w oczy. Przybliżę wam. Przybliżyłem chyba na maksa, jak mogłem. Gdzie on jest? Czekajcie. Czekajcie, ty pies tam idzie. Do mnie idzie. Jakby co, mam to nagrane na kamerze. To jest pies. Hej! To jest ten piesek. I to są ogólnie. To jest takie coś. No to może wstawię na YouTube, jeżeli będę mógł, tylko jeżeli nie powiem też na rejestrację mi ten. Tam jest to pole, kurde, na które bym się tak mega bał. Weź w ogóle. Dobra, nieważne, nie powiem wam tego, bo to jest tak bardziej osobista sprawa. Nie będę wam mówił. Abym powiedział bardzo chętnie, ale to jest taka osobista mega sprawa mojego wujka, więc wiecie, nie będę mówił. Chociaż w sumie, no nie wiem, czy to jest osobiste, ale chyba jest osobiste. Abym chętnie wam powiedział. Wpadłem w kołu, że poczekajcie. Se przybliżyłem, kurde. Se przybliżyłem, nie wiem po co. Są w błocie jakieś, no mam hajteca. Tak, ogólnie to się prezentuje. Kościółka tak się prezentuje. Ty, bo ja mam tutaj latarkę włączyłem, ale i tak ona nic nie daje prawie. Tam jest. To wygląda, jakby tam pies siedział, kurde, w ogóle. Ty, co to jest, na serio? To jest jakaś chyba beczka z toksynami. Jest z jakimi toksynami, kurde. Ten pies sobie tam siedzi. Ja będę cały czas spoglądał do tyłu. W ogóle nie będę dalej wychodził, choć mogę, bo normalnie mogę wyjść. To jest hotel ogólnie. To jest hotel. I ogólnie no to mógłbym sobie wyjść, ale o kurde, ważka przede mną. Czekajcie, nie będzie mi skurde. Jeszcze to jest. To jest ten piesek. Czekajcie, mistrz się gad. Co, no chyba to tyle. Czekajcie, ogólnie to tak wygląda, jakieś tutaj shopy. Są jakieś stare szopy. W dzień może wam jeszcze nagram, chociaż zobaczymy. Bo może będziemy jechać już z rana na cebulę. I już zbierać będziemy cebulę. No kurde, no może zobaczymy. No co? Poczekajcie, jeszcze zobaczymy reakcję tego pieska na mnie. Zobaczymy, czy mi nie działa, więc wyłączę latarkę, żeby nie było wyłączona. Można go normalnie pogłaskać. Nieraz nie chcę, żeby go głaskać, ale większość razy chcę.
To jest bardzo fajna piosenka, więc siema, pecho. Dobra, siema, teraz ja na zakończenie, ja to nagrywam. Dzisiaj jest 13. Ja w ogóle sorry, że teraz ten film wstawiam taki w ten sam dzień, co w tamten, ale w ogóle w niedzielę zapomniałem wstawić filmu. W każdym razie, sorry, nie miałem czasu właśnie w niedzielę. W ogóle zapomniałem, że nagrywam daily jakby. Bo miałem na zapas i zapomniałem, a w każdym razie, no co dogrywam na koniec. Eksplorowałem kratki. Dodałem klatkę. W 18 sekundzie tego filmu, co ja jestem w tym filmie na końcu, w 18 sekundzie, no to ja dodałem tą klatkę w 18 sekundzie, czyli nie ma tak, że ja zrobiłem pauzę po prostu pomiędzy 18 sekundą, w 18 sekundzie filmu tego, tylko ja w tej 18 sekundzie skończyłem film i zacząłem nagrywać drugi i ja to jakby połączyłem w jednym filmie dzięki montażu i ten też jeszcze łączę w ogóle po chyba... No, dzisiaj jest 13, po 17 dniach łączę to ze sobą. No i mam nadzieję, że wam się ogólnie odcinek spodobał. No nie pamiętam dokładnie jak wyszedł, ale oglądałem chyba to do 4 minuty, coś takiego. No w każdym razie mam nadzieję, że się spodobało. No i już kończę to. Dzięki za daily. Elu i pa mordy. To było tyle z daily. Sorry, że nie było odcinka w niedzielę.